Uważam, że studium aktorskie z ruchem scenicznym, z zajęciami z ruchu scenicznego jest to znakomity pomysł. Sądzę, że ta inicjatywa jest niezwykle cenna tutaj Kołobrzeska. Jak mawiał nasz genialny założyciel pantomimy wrocławskiej Henryk Tomaszewski, ruch jest afirmacją życia. Ta prosta konstatacja dzisiaj w dobie pandemonicznej dominacji elektroniki, fast foodów, staje się palącym wyzwaniem, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych, przyklejonych do komputerów przez znaczną część czasu wolnego. Tymczasem, wracając do tej właśnie konstatacji mistrza Tomaszewskiego, ruch to afirmacja życia, ruch to jest coś, co stanowi sedno naszego kontaktu ze światem. Codziennie stajemy przed lustrem, codziennie stajemy przed audytorium, codziennie jesteśmy zmuszeni do autoprezentacji, prezentowania siebie, do konfrontacji ze światem. I tu okazuje się, że gro naszego przekazu, ponad 70%, to jest właśnie warstwa ruchowa, warstwa czy sfera wizualna. W związku z tym kwestia ruchu jako takiego staje się sprawą zasadniczej wagi i tutaj te zajęcia proponowane młodzieży to jest takie wprowadzenie do szerokiego zagadnienia. My tutaj dotykamy zaledwie elementarnych kwestii ruchu scenicznego, ale de facto jest to ruch nasz życiowy, który no, cały czas istniejemy w ruchu. I tutaj pewne uporządkowanie tych zagadnień, pewne poszerzenie świadomości w tym zakresie może stanowić dla młodzieży bardzo silne narzędzie w ich przyszłych poczynaniach, no nie tylko edukacyjnych, ale również przyszłych zawodowych. Dlatego myślę, że w toku tego krótkiego kursu będziemy w stanie trochę tych młodych ludzi uzbroić w coś, co no, mocno jest osadzone w naszej ekspresji.